Dzień dobry, kapitanowie! Witam was serdecznie w kolejnym dniu mojego rejsu. Słuchajcie, o Jezus, jakaś mucha mi tu wleciała na lampę. Widzowie, wrzuciłem na Instagram moje nowe zdjęcie z młodszą siostrą, a to ostatnie osoby, które polubiły to zdjęcie. Chcesz się pokazać? Wpadnij na Instagram i polub mi to zdjęcie. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, ponieważ dzisiaj wbiję na ten podejrzany statek, który zobaczyliśmy ostatnio. Pisaliście mi w komentarzu masą, lawiną komentarzy, że tak, że mam na niego wejść, że tam podobno są chłopaki. Ja nie wiem, obserwowałem sobie przez noc ten obiekt i powiem szczerze, że on się jakoś bardzo nie rusza, więc ja nie wiem, czy ktoś tam jest, czy ktoś tam w ogóle siedzi. Nie wiem, czy to jest opuszczone, muszę to sprawdzić. Ale właśnie, widzowie, robimy to teraz. Wy jedynie jeszcze co, no to wpadajcie na mój drugi kanał. Tam są oczywiście też codziennie filmy. Pod koniec tego filmu macie adnotację do mojego drugiego kanału, jeżeli byście chcieli zobaczyć tam najnowszy odcinek. Ja, widzowie, w sumie tak naprawdę nic nie robiłem przez ostatnią noc, po prostu przespałem się w mojej łajbie, trochę już tu wali, więc po prostu fajnie by było, jakby ktoś na tym statku był, byłoby naprawdę bardzo miło. No a pamiętajcie wy również, żeby oglądać do samego końca. Ja już płynę, widzowie, nie ma na co czekać. Jest tutaj ten statek, on lekko chyba zmienił położenie w sumie, jak tak teraz myślę, bo był chyba bliżej tamtej dziury, albo nie? Nie wiem, widzowie, ja tego nie ogarniam. Ja też nie wiem zbytnio, od którego miejsca się za niego zabrać, w sensie jak do niego wejść. Tu widzę, że są jakieś drabinki chyba, to może tam jakoś się wespniemy i zobaczymy, czy ktoś tam w ogóle na tym jest. Co to jest w ogóle, ty? Co to tu pływa? Jest jakaś... Aha! Dobra, nie wiem, co to jest, są jakieś... Halo? Co jest? Paweł tam jest! Co ty tu robisz? Dopłynąłem, patrz, jestem! Jak jestem ci to długo zajęło, nie mogę! Jestem, ekipa! Co tam jest, co u was? Siema! Elo! Nie, czekaj, nie wbijaj mi wódkę! Niekomfortowy zapach, siadaj, poczekaj tutaj na drabinę! Dobra, ja nie mogę, panowie i panie, co tu się dzieje, ty? Co? Jak się stało, że ty dopłynąłeś? Daj śladę! Udało się, człowieku, płynąłem dzień i noc, ale jestem! Udało się! Patrz, jaki mamy jachcik i to za darmo! Co tu się dzieje w ogóle, za friko? Chodź, oprowadzimy cię, no! Ty, kto to? No to ja! Jaka ja? No to ja! To co jest ty skomplikowane. Co tu się, to co? Jest tak, to jest skomplikowane. Co tu się nie udało? Ja sam nie wiem, dlaczego nas syrena. Panowie, co tu się nie udało? Ty? Co to jest? Co ty masz na głowie za baniak? No, żeby mogła oddychać. Ona tylko pod wodą. Tylko pod wodą oddycha. Czekaj. O. Poka. O. Aha, czyli takie buty, ty, ale normalnie wyładniałaś, ty, Emilia. Dzięki. Dobra, perfekcyjnie, ty, a czemu ją uderzyłeś z miecza, taki cios? Właśnie. To jest syrena, syreny kłamią. Panowie, mam problem, ja wam powiem, jaki jest mój problem i jakie są moje ostrzeżenia, ponieważ teraz się widzimy, fajnie można porozmawiać, a więc tak. Byłem więziony w lodowym pudle, tak? W lodowym pudle, które było beznadziejne przez jednego. To dzwoniłeś. Dzwoniłem, informowałem. I zaraz mnie słuchajcie. Jedniego na tą łajbę nie wpuszczamy, bo to jest podejrzany typ. Jeżeli on tutaj dopłynie, on was szuka. On was szuka, chce was znaleźć. On tutaj będzie płynął? Nie wiem, czy będzie płynął. Wiem, że szukał. Ja zwinąłem, zanim jeszcze tam w ogóle mu jakiekolwiek informacje dałem, nic mu nie dałem, nie wyśpiewałem. Więc to jest ważne. No i jeszcze jedna ważna rzecz. To? Że gdzie jest Bolo? Dawno nie widziałem Bolo, chcę zobaczyć na dole. Gdzie jest Bolo? Bolo, ty nas nie słyszysz, Bolo! Gdzie jest Kaszojad? Widzisz, mówiłem. Widzisz, ma chorobę morską. Ej, Bolo! Co ty? Hopla! Siema, kowboju! Ale masz sombrero! To mi pomaga, żebym wyrostał udalu, wiesz? Ściągaj te sombrero, chodź się opalać, ty! Przecież jesteśmy na rejsie! Bo ja mam lokomotyw. A, chorobę lokomocyjną! O nie! Chorobę morską! Trzeba mu dać ciężko, jakieś tabletki jakieś albo coś. Las jest okej, las jest nie okej. Ja już wziąłem tyle tabletek, że mi nic nie pomaga. Jestem chodzącym chemicznym człowiekiem. To niedobrze w sumie. Dobrze. Dobra, ale znajdziemy jakieś wyjście z tej sytuacji. Patrz, co tu jest, normalnie mamy łyżeczka. Pokażcie mi, co się skrywa w tym jachcie. Co tutaj mamy? Tu mamy... A tutaj na baza Lola była. Teraz nie możemy, co to zrobiłeś? Przecież to jest odkryte i tak. No dobra, ale mogę tu zachwyć, stanie w siedmiu. No, jest, a po co mam tyle piece? Bo one zasilają łódkę. Oho! Tak. To mocne zasilanie, okej. Bo to jest ogólnie silniki są i przez to możemy płynąć, bo mamy dużą łódkę i ona jest dosyć wolna, ale no, bo jest ogromna, nie? Co za moc! Ile 50? Niezłe, no. Fajne. Damy ci poprowadzić. A to tym się steruje? No. Dobra. Trzeba go przeskolić, żebym się nie zygał. Tu mamy niżej chill room. Czekaj, ja kuchenka. Jeszcze tu patrzę na łóżka, a kto gdzie śpi? No
No, w sumie nie znajdzie się miejsce, znajdzie się miejsce na pewno. Okej, czyli jest tutaj sporo jakichś takich... Może koło mnie. Nie, ja bym wolał jakieś inne miejsce, jak się da dopłacić, to bym wolał inne. Nie mogę. Dobra. Tutaj zapraszamy na górę. Ty niestety tutaj, zajmujesz patrz. Dwa miejsca chyba. Dobra, tu mamy, tu nic nie mamy, ale tu mamy, tu patrz, chillroom, kuchenka. Ha, a to jest moja sypialnia tutaj. Oczywiście. Gdzie twoja? Tu. A czemu ty masz się zaś najwygodniej, ty? No i z kiblem, zobacz. Ale czemu pan ty? Pan wygodnicki. No to... Pania ma. Dobra. Kapitan. Ale Lolo też ma tu, patrz. Aha, to wy we dwóch macie fajne, a reszta śpi w jakichś grzybach na dole, tak? Ja śpię w dwoje. W grzybach na dole. No, a Bolo tylko śpi w grzybie. A Bolo śpi w kiblu na dole, rozumiem, dobra. To jest hierarchia zachowana, no. Ja rozumiem, o co tutaj chodzi, łańcuch pokarmowy. No dobra, ale to, no dobra, okej. Okay. Tu jest ładnie, wszystko chill room, wszystko super, ale ja słyszałem, że wy tu macie jakieś problemy. Są problemy, ale chodź, bo nie możemy tutaj siedzieć, musimy wyjść na łajbę. Na łajbę? Do góry? Zapraszamy na środę na początek. Teraz, patrzcie jak ładnie będzie. O, patrz co tu jest, tu jest stery. Tak, to są stery, patrz, ja ci pokażę. Ci pływa normalnie. Cześć, bo tu... Ej! Spokojnie. Duchy! Uruchomił łódkę. Jak to buja? Co jest? Lecimy! No. Buja się na lewo, prawo, ty! Patrz. Co ty dajesz? Cześć! Weź to zatrzymaj! Co ty dajesz? To tak działa? Jakie fajne! Nie, Bolo, nie żygaj! Nie marnuj! Dobra. Tak, więc tak to ogólnie działa, ale tak, bo ty gadałeś, że mamy tu problemy, to prawda, są problemy i to dosyć spore problemy. Ale to poczekaj, to zaraz o tych problemach, ja tu chcę zobaczyć infrastrukturę tego... Kliknij w tego, w koło i prowadź. Jak cię tym prowadzi? Ha! Nie zapinasz. Yeah! Ja! Ale a to nie idzie do prosto, a bo kotwica idzie, jest. Ale wolno, nie, wolno idzie, bardzo. Ale wolno, jest mega wolny ten statek. A, widzę. On się rozpędza, bo jest zbyt ogromny. Trzymaj cały czas prosto tylko. Okej, widzę, faktycznie, no leci do przodu, ale jaja, ty. On się rozpędza, no. Pływający ale statek, jak byście to w ogóle wymyślili? Fajne. Ej, patrz, można budować potem, to jest super, nie? Patrz, ja na przykład mam piasek, no. Mogę postawić piasek normalnie i ty pływiesz, nie? Ha! To super to jest akurat. To jest mega widzowe, dobra, to jest kozackie. Dobra, ale teraz tak, panowie. Bo tutaj jest jeszcze jedna nieścisłość. Odnośnie tych sypialni. Ja się nie zgadzam na to, że ja będę spał w kiblu na dole, ty. Mogę sobie coś wybudować? No, możesz spać u góry na kanapie. Czekaj, możemy kanapa, najpierw. Że tutaj co? Takie no. rzeczy? Nie, najpierw ci pokażemy, jak wygląda pokój, ty nawet nie sprawdziłeś. No ja wiem, jak wygląda pokój, ja widziałem na dole ich pokoje. Pokaż. Sombrero. Ty masz jakiś inny? Pokaż mi ten twój pokój, no. Nie. Sombrero. Czekaj, gdzie jest zygalnia? Tu jest kurde, zygalnia. To jest dziura, ty. To jest łazienka. Czemu jest dziura w łajbie, ty? Nie ma dziury. Nie mam. Dobra. Ta żebyśmy łazienka się nie jest publiczna, ale ja do niej... Tu jest Dejwowo. Gdzie jest Dejwowo? Tu. Aha, no właśnie tutaj. O tym mówię, nie? To ja w to kajucie, jak jakiś ten... Kurczę, nieszczelone miejsce, całe zamoczone wodą. Ale jest nimi, możesz tu, w tajnej bazie Lola. Ej, ale tu jest ładnie. No to jest najładniej właśnie. Ej, wchodź, zrobimy ci okienko na świat. Tylko ten głupek to pokazał w pokoju? W swoim pokoju, no patrz. Możesz teraz tu przyjść tutaj i tutaj i normalnie byś mógł patrzeć, jak sobie płyniemy. Nie no, bez przesady, nie człowieku, co to jest w ogóle, ty? To fajne. W sumie za takie okienko w samolocie to się 500 euro płaci, no dobra, git. Ej, a właśnie, jedna rzecz. Macie coś do jedzenia, please? Ja mam. No proszę, jakiś... Pieczone macie. To wy tu jecie? Taki chleb, takie suchary? No bo nikt nie ma nic innego? Nie ma ryb. Dobra, Emilia! Jest problem! Kto tak steruje tym? A to palion ogólnie. Dobra, chodźcie do tego! Sala zebrań! Bo muszę... Co jest, Emilia, jak ty kurde machasz tym ogonem? Co ty robisz, co ty? Co jest, Bolo! Chodźcie do góry! Bolo! Gdzie jesteś, ja na dole? Jest Bolo! Nie, chyba w łazience. Dobra, chodźcie do tego waszego salonu. Chodźcie do salonu. Do chill roomu idziemy. Dobra, do salonu i teraz tak. Ja się lekko zamieniam w słuch. O co chodzi z jakimś niby dobra. Chodź monstrem. Zobaczyć coś, chodź. Monstrem. Aha. A co jest tam? Już oglądać trzeba, ta? A co jest tam? A ja to widziałem wczoraj. Katastrofa. To jest pełno takich plam, bo to są plamy ludzi, to jest krew normalnie. Co? I ten potwór, no to cały czas właśnie przypływa do tych miejsc i trzeba uważać na te miejsca. Co ty dajesz? Ale jak ludzi? Przecież to... O, patrz, wieloryb. Wieloryb. Co jest, jaki duży? Tak, że wszyscy ludzie w okolicy, no nie żyją. No, każda wioska. Ale to wy to sprawdziliście, wioski, tak? Tam. Widzieliście to, ja ci się sunę, ty, no dobra. Ale jest, to jest problem. Ja mam pytanie, to kto w ogóle wymyślił ten rejs?
Ja. No kto? No? I ty wszystkich skazałeś znowu tutaj na jakieś problemy, rozumiem. Na przygodę! A, przygoda! Przygoda, kto nie zostanie zjedzony przez rekina. Genialna przygoda, no. Let's go! Zabawa, Bolo idzie pierwszy na masz. Dobra, no to tak. Nie ma sens. Czyli co, ten potwór zjada i zostawia krew, tak? Ludzie. Nawet, nie wiemy, jak on wygląda. Ja może ci powiem, jest ogromny rzeczy, na pewno, tyle wiemy. Znamy. Więc okay. Dobra, więc tak. Okej, wiosuje tutaj w tych wodach jakiś potwór, nie wiemy jak się nazywa i tak dalej. Wiemy tylko tyle, że zjada wszystkich ludzi dookoła. Wiemy też tylko tyle, że przyciągają go te czerwone rzeczy. I wiemy też tylko tego wieloryba. Ale jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Co w sumie nie pomyśleliśmy, bo on nie tylko zjada jakby w wodzie, ale te wioski, które on zjadł, to były poza wodą w sumie, więc to jest ciekawe. Tak, więc to jest ciekawe, on może wychodzić na ląd i zabijać. No. Aha, czyli taki sumie, trochę aligator. Mieliśmy sytuację, że ugryzł nam połowę łódki. Co? O, no właśnie, łódkę nam ugryzł. Aha, czyli on już wie o waszym istnieniu i już na was poluje. Genialna informacja, panowie i panie. No to w takim razie zapowiada się świetna przygoda. Dlatego musimy spływać. Ja mam jeszcze pytanie. Co wieloryb odwala? Wieloryb, co jest? Zostawiam świeczka! Nie katyczka! Co on chyba śpi! Ej, może! Ej, on śpi, oni faktycznie! Tak śpią, ale akcja! Ej, faktycznie, ma zamknięte oczy, oni tak śpią? Tak. Co jest? Ja nie wiedziałem! Ja nie mogę! Fajne, fajne, no podoba mi się. A zobacz tutaj. Daj mi lornetkę, bo ja nie mam takiego. Zobacz na jego oko. Ej, faktycznie ma zamknięte, jakie małe! Ej, fajne, nawet słodkie, dobra, trzymaj. No to tak, ale kaszel mam od tej choroby chyba morskiej, Bolo mnie zaraził. Dobra, czyli co, wiemy tyle, że jest potwór, poluje na was i jesteście w kropce, tak? Tak, i w sumie to nawet nie wiemy jak go za bardzo znaleźć, bo no szukamy go cały czas. Tu masz, słuchaj, czy jakieś przedmioty? Doprowadził do jakby jakiegoś miasta takiego zatopionego i miasto syrenek, gdzie właśnie tam ludzi też zabił. Masz jeszcze zbroję, tam ci zbroję byś miał. O, i właśnie, mam jeszcze jedną rzecz. Mamy próbkę tej krwi, co tam jest, ale to będzie trzeba zbadać jakoś. Ogólnie to możesz normalnie sobie podpłynąć i sobie wziąć próbkę, jakbyś chciał dobrać. No i tak wiaderka nie mam, więc luz. Dave'u, weź to od nas, prezent! No jak ja to mam zabrać, jak ja kilofa typie nie mam? Przegryź to. Oj, Zoneus. Czekaj. Co ty mi dajesz, jakieś trucizny, kobieto? Trzymaj. No tak, ja coś znaleźliśmy, no daję ci wszystko, co mamy, no. O, właśnie, i ważna rzecz, tylko zapomniałem. To znaleźliśmy w jednej z wiosek. Okej. Okay. Zombrekina! Tak, ej, to się może przydać. Może się przydać, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy to jakaś poszlaka, czy cokolwiek, więc to się może nam przydać, nie? Okej, dobra, to są ważne rzeczy, a tu jest jeszcze jakieś książki są, tak? Delfiny prawdy ci powiedzą, uważaj na potwora. Okej, dobra. No, to było dużo takich książek. Dam ci trochę siły. Ej! Dzięki. Dzięki, ej. Uderz mnie. Mogę? O kurde! Na serducha. Dobra, co to jest? Ten potwór jest zbyt silny. Udaje się. Płyniemy w rejs! Naprawdę wiele tego było. No musimy płynąć, dobra, płyńmy. Okej, dobra, czyli plan jest taki, że po prostu każdy z nas szuka, tak? Co z Bolem, ty. Dokładnie. Właśnie, co jest z Bolem? Bolo jest chyba w Chili Roomie. Dawno go nie ma, ty. W Chili Roomie? Ale jest możliwe, że Bolo po prostu teraz śpi. Nie, on jest w pokoju. Nie, on jest tu. Gdzie w pokoju? Nie, u góry, on jest w pokoju u góry. Nie, nie było go. Tu jest. Serio? Ha, tu na dole. Tu jest. Co ty robisz, Bolo? Bolo, co ty robisz? Nie, się wiesz, bo mi jest tak źle. Ale ogarnij się, my idziemy na przygodę, ty. Patrz jak buja. No bujać będzie, bo to statek, nie? To jest ruchome. Jak ty w ogóle wlazłeś? Wejdź to! Dobra, idziemy stąd, nie ma co tu z nim siedzieć, no nie chcę tutaj Kidos siedzi, widzowie, nie ma co. Ale buja, o kurde. Dobra, czyli tak, plan jest taki działania, szukamy potwora, mało o nim wiadomo, rozumiem. Zapomniałem o ważnej rzeczy, spotkaliśmy pirata. I tam jest statek piratów. Właśnie, widziałem ten statek, ale nie chciałem do niego wpływać, tam ktoś jest, tam ktoś istnieje? Nie, nikogo nie ma. Ten pirat w sumie chyba nie wiem. To jest niedziałający statek, jest zepsuty. Okej. Kto tam jest? Słuchajcie, to ten, trzeba go na części rozebrać ten statek. Nie wierzę, że to jest Bolo. Czekaj, to jest nasze dziecko ogólnie. Jak Bolo, przecież to nie jest Bolo. Jakkolwiek to brzmi, to nie jest moje dziecko i Paliona. Czekaj. Nasze dziecko, Milki, lecimy po nie. Przestań tak mówić. Czemu wy macie dziecko? Miałeś tyle ominęło na tej łajbie? Dużo się zmieniło, Zebra, jedy sprawdzić. Ale skąd wy macie w ogóle rzeczy? To jest Bolo! Skąd wy macie takie rzeczy? Nie, to ja i mi się zniszczyło. Jest Bolo, patrz. Ej, co wy robicie? Kto to jest? Bolo. Jedy sprawdzić, iść. Trzeba go wprowadzić na... Prowadźmy go na pokład. Się nazywa Bolo, co jest? Czekaj, Paliona.
Dobra, tak, dawajcie go na łódkę. Daj mi go, daj tak, 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 daj tak. Mi go. Tak, 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 chcę, czekaj. Weźcie mi go. Czekaj. Nie, 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 ja tego fejka. No ale... No weź tu. Czekaj, właśnie na statek, bolo! Musisz tyłem jakoś w niego wpłynąć. No, chyba byś musiała... O, 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 czekaj. Nie ogarniacie? Stój. Nie, nie da się chyba w wodzie. No ej, chyba... ale po co wy to robicie? Wiecie, że ja go zrzucę. Nie będzie się stój. Dało, nie będzie się dało. Jest! Jest! Dawaj go na łódkę. Dawaj go tu, tu wpływamy, tu trzeba zniszczyć. Gdzie? Tu, tu, tu Emilia, chodź, tutaj, tutaj, zniszczę. Od tej strony. Ja ci tu pomogę. Nie, tu zniszczę, tu będzie S. Pomogę ci, przyjacielu, będzie łatwiej. O! Ja niszczę ten górny już, ja go mam, bliż kolejny! Iś. Ale akcja ratownicza. Dobra? Dobra. O, postaw. Welcome. A nie, ona nie wpłynie, to jest za wysoko i tak. Czekajcie. Czekaj, jeszcze jeden na dole, ten na dole jeszcze trzeba. Tu jest na dole jeszcze taki jeden statek. Nie, ja... Czekaj. Widzisz go? Trzeba obniżyć statek! Czekaj, nie, 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 uwaga, posuń! Dawaj, wbijaj, dawaj, jedź! Jak mam tyłem, przodem? No wbijaj jak chcesz, dawaj Emilia, dasz radę! Wpływaj! No czekaj, to nie jest takie proste! No wpływaj, tak? Wpływaj, kobieta! No płynę! O! Powiedzmy mi, jaki no nie mieszczę się! No co? Właśnie tej poszerz się, za gruba jestem, no! Nie mieści się to! Jest za gruby. Dobra, koniec z bolem, no. Ej! Dobra, zabijcie tego bola. Nie, damy radę. On nie wejdzie, on nie wejdzie, on nie wejdzie na pokład. Nie, no wejdzie, patrz. Nie, no weźcie to! Wbija. Jest! Dawaj bola! Jest! Mamy go! Jest na statku, dobrze! Dobra, zamykajcie to. O, elegancko. Dobra, podsumowanie. Szukamy potwora, jesteśmy w piątkę, nie wpuszczamy Yetiego na kałupę. Wszystko jasne? Nie ma opcji, dobra, tak dobra, wiem elegancko. Wszystko. Także widzowie, rozpoczynamy poszukiwania potwora. Detektyw Dave wkracza do akcji.